przygoda, przygoda, fajne przygoda. Zabierz się, przygoda, odwróć, odwróć nas. Odwróć, odwróć, la 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 la. Hej, hej! Witajcie na kanale Titrowacz. W dniu dzisiejszym znowu będzie tak trochę nietypowo. Znajdujemy się przy ulicy Europejskiej w Szczecinie. I co? Mamy w tle sklep ProTour. ProTour to nie tylko sklep. To bardzo dobra kafejka, czyli możemy sobie wypić tu naprawdę dobrej jakości kawę. No i co? Porozmawiamy z szefem tutaj tego sklepu, Jackiem. On nam troszeczkę opowie, jak ten sklep powstał i zobaczycie, że ten sklep naprawdę różni się od innych takich rowerowych sklepów. Jeżeli was to interesuje, jak to wygląda, zapraszam do oglądania. Dobra, jesteśmy w środku. Tu z nami jest właśnie Jacek, właściciel sklepu. Cześć wszystkim, cześć. Dom. Powiedz nam, Jacek, jak to w ogóle się stało, że ten sklep powstał, bo takiego sklepu to ja jeszcze nie widziałem. Naprawdę byłem w wielu sklepach, ale żeby w środku była kawa, kafejka i w ogóle taki wybór tego wszystkiego. Powiedz nam pokrótce. Kiedyś byliśmy z Michałem na Majorce i sobie tak akurat zabłąkaliśmy się trochę. Mhm. Trafiliśmy do takiego sklepu, który prowadzi mistrz olimpijski, właśnie Hiszpan. O. Na wyspie Majorka i spodobała nam się ta formuła, bo było po prostu super kawa, sklepik był mały, także rowerów było mało, ale było dużo fajnych gadżetów, dużo takich fajnych rzeczy, na których można było zawiesić oko i stwierdziliśmy, kurde, może byśmy coś takiego w Szczecinie zrobili. Kurde, to jest petarda. No i ten, i tak minęło chyba 2 lata, gdzieś tam ten pomysł sobie tak kiełkował w głowie. Mhm. I później co? Była okazja, żeby kupić lokal. Mhm. Został zakupiony i powstał ProTour. Super, super, super. Dobra, powiedz nam teraz jeszcze o tej tak zwanej kawiarni tutaj w środku, no bo kurczę, kawa to jest petarda tutaj. Powiedz, kto wam dostarcza tą kawę, co to jest za kawa w ogóle, bo naprawdę jest super smaczna. Tak, mamy 3 gatunki kawy, znaczy 3 rodzaje, 3 mieszanki kawy tak naprawdę. Jedną 100% arabikę, która się nazywa Coffee Ride. Mamy Montebello, gdzie jest mieszanka 20 robusty, 80 arabiki. No i mamy Punta Veleno, taki nasz numer 1, dlatego że jest bardzo mocna i znaczy najmocniejsza z naszych kaw. I to jest 50% arabiki, 50% robusty. A kto wam pali tą kawę? Zależy którą mieszankę. Tak naprawdę prawie każdą mieszankę pali nam inna palarnia. Dlatego wybieraliśmy długo. To nie jest tak, że to jest jakaś tam, nie wiem, przypadkowa kawa, którą kupujemy, tylko nie. Zanim dokonaliśmy w ogóle wyboru, to testowaliśmy. Super. Zależało nam na tym, żeby oddać właśnie charakter i tego miejsca, i charakter nazwy tych wszystkich kaw, które mamy. Super, super. Punta Veleno to jest taki najtrudniejszy, jeden z najtrudniejszych, chyba drugi pod względem trudności podjazd we Włoszech.
który jest niedaleko miejscowości Ripa del Garda, czyli też się wjeżdża od strony od jeziora, od Zamalczyzinę. Mm-hmm. Jest naprawdę taki 8%, ale tam, znaczy 8-kilometrowy, ale ma chyba 17% średniego nachylenia. O, to nie jest. Maksymalnie ma tam 20 chyba 1. Jest co robić na rowerze. Tak, jest bardzo mocny, dlatego nasza kawa, no, ale mocniejsza. Jest też, mocna też. Tak, też ma w sobie moc. Ekstra. Więc, fajnie, że to jest jeszcze właśnie w takim klimacie rowerowym, nie? Te kawy też. Wszystko jest super. Dla kolarzy, dla rowerzystów, dla sympatyków kolarstwa, dla tych, którzy lubią spędzać czas na tych kółkach, czy to w lesie, czy na szosie, czy na gravelu, czy sobie jeżdżą po prostu turystycznie. Petarda. Kawa jest na wszystkim. Dobra. Rzeczywiście w sklepie tutaj znajdziemy czołowe marki rowerowe. Może nam coś opowiesz, Jacku, jakie to są marki, bo Bianchi to wiadomo, że to jakaś włoska firma, Stevens tak samo, ale widzę jeszcze inne i może coś nam opowiesz. No tak, jeśli chodzi o rowery, to mamy markę Bianchi, tak jak już wspomniałeś, włoską, dlatego że kochamy Włochy, więc jakaś marka rowerowa włoska musiała u nas być. Mhm. Mamy niemieckiego Stevensa, firma, która się specjalizuje przede wszystkim w przełajach, gravelach. Mają świetną jakość rowerów, jeszcze u nas niedocenioną, ale naprawdę rowery są bardzo fajnie zrobione i bardzo, bardzo, bardzo dobrej jakości. Mhm. No i mamy szwajcarskiego BMC, czyli taką markę topową z najwyższej półki dla takich świadomych klientów, świadomych kolarzy, którzy chcą faktycznie... Czyli taki Mercedes już wśród można powiedzieć, tak, że taki rowerów. Mercedes. W ogóle wszystkie marki, które mamy w sklepie w ogóle, czy to rowerowe, czy jeśli chodzi o gadżety, nie wiem, ciuchy, siodełka, cokolwiek, wszystko jest przez nas starannie selekcjonowane, testowane, czyli to nie są jakieś przypadkowe też marki. No widać, ja też się tak przyglądałem właśnie temu wszystkiemu. Są to takie marki, które możemy śmiało polecić, z których... Nie jest to byle co, nie, po prostu. Z których sami jeździmy, sami korzystamy z tego i jakoś się utożsamiamy w pewien sposób z tymi markami. Jesteśmy tutaj przy ciuchach rowerowych i naprawdę tego jest bardzo dużo. No, w innych sklepach, jeżeli wejdziecie do sklepu, to może 1/10 tego wszystkiego zobaczycie, a tutaj no naprawdę i kolory można wybrać, i rozmiarówka pełna. Powiedz nam coś tu, Jacku, co to są za ubiory, jest pewnie też z jakichś wyższych półek, żeby po prostu jakieś byle znaczy czego mamy, tu nie sprzedawać, tak, nie? Tak, mamy dwie marki, na których się skupiliśmy, dwie marki zachodnie, czyli szwajcarski Asos
hiszpański Gobik. Mhm. Mamy też polską markę Raso, żeby też wspierać troszeczkę polski rynek. Bardzo to są nasze trzy fajnie. Marki, które sprzedajemy. Mamy jeszcze koszulki też Kalasa czeskiego. Mhm. I to chyba tyle. To są takie cztery marki, na których się skupiamy. Natomiast jesteśmy też autoryzowanym przedstawicielem firmy Gobik. Jesteśmy tak zwanym Gobik Custom Service, czyli świadczymy też usługi dla teamów, dla indywidualnych kolarzy, po prostu szyjemy, znaczy no już szyjemy, natomiast ogarniamy tematy związane z odzieżą dla teamów. Już konkretnie pod wymiar, tak? Tak, pod kolarza. Tak, z konkretnym wzorem, z konkretnym wymiarem, to wiadomo, ale... Czyli można przygotować, powiedzmy, dla jakiegoś teamu, tak? Tak, swój design można do nas wysłać, dobieramy ciuszki, robimy projekty. Super. I wtedy produkujemy, znaczy my nie produkujemy, firma Gobik produkuje. No tak, wiadomo, że tutaj nie macie szwali, nie? Z najwyższych materiałów, z najwyższą jakością, to jest fajnie. No co poza tym, no staramy się mieć, tak jak mówisz, pełną rozmiarówkę, dużo kolorów. Klienci są różni, różne rzeczy się klientom też podobają, natomiast jedno co cechuje takim wspólnym mianownikiem dla tych wszystkich ubrań kolarskich jest przede wszystkim wysoka jakość. Jakość, tak właśnie myślałem, że to powiesz, bo naprawdę te wszystkie ciuchy są, widać, że to po prostu nie są takie materiały typu chińskiego, jak tam się gdzieś w AliExpress zamówi czy coś. Przede wszystkim wykończenie, przede wszystkim wzór, przede wszystkim... funkcjonalność, tak jak w spodenkach Asosa czy w spodenkach Gobika. To nie ma żadnych przypadków, to wszystko jest po coś w tych ciuchach i naprawdę ktoś, nie wiem, ma problem, żeby zainwestować, czy żeby kupić sobie spodenki na przykład za 600 zł czy 1600, bo i takie są. Natomiast jak już zacznie w nich jeździć, to wtedy docenia... tą jakość. Docenia jakość, tak. No. Z tym. Wiadomo, te wszystkie wkładki żelowe też są różnego rodzaju, a w tych premium ciuchach to po prostu, no wtedy doceniamy po jakimś tam przejechaniu wielu kilometrów, nie? Po pierwszych 100 kilometrach doceniamy. Tak. Dobra, Jacku, jeszcze powiedz nam, bo prowadzisz właśnie tutaj z tym sklepem całym swoim team Pro Tour, tak? Czy tam jak się dokładnie to nazywa? Pro Tour Racing Team. O, Racing Team, dokładnie. Tak, żeby była pełna jasność, najpierw był team, a później był sklep. Bo najpierw team się nazywał 2x3 Racing Team. Aha. Po tym jak powstał sklep, stwierdziliśmy, że dla celów takich marketingowych lepiej jak team będzie się nazywał Pro Tour Racing Team. Także od 2 lat już drugi sezon występujemy jako Pro Tour Racing Team. Natomiast ten sam ma 14 sezon w tej chwili, także kawał historii, bardzo dużo zawodników się przewinęło przez nasz team. Natomiast to, co nas wyróżniało zawsze, to to, że skupiamy wokół siebie, skupiamy w teamie na najlepszych, staramy się skupiać najlepszych zawodników z Pomorza Zachodniego, głównie ze Szczecina. Ilu zawodników jest w teamie? W tej chwili? Teraz jest 10 osób. 10 osób. I jakieś osiągnięcia takie lepsze, wyższe, co można się pochwalić tu ewentualnie? No, praktycznie nie ma wyścigu, żeby któryś z naszych zawodników nie stał na podium. Aha. Że no, czyli poziom trzymamy. No i bardzo dobrze, bardzo dobrze.
znajdujemy się w takim pokoju tutaj do bike fittingu. Co to jest w ogóle bike fitting? Tutaj kolega Kuba z serwisu nam to wszystko opowie, tak pokrótce oczywiście. Bike fitting to jest nic innego jak dobranie odpowiedniego rozmiaru roweru oraz komponentów do człowieka. Tak, aby jego i pozycja na rowerze była poprawna i tak, żebyśmy sobie po prostu krzywdy nie robili. Dodatkowo mamy też usługę do dokładnego ustawiania bloków. Kolega Paweł, fitter, również zajmuje się wytwarzaniem wkładek do butów termoformowalnych. A, tu jest taka maszyna, tak? Do ustawienia powiedzmy stóp, tak? Żeby można było sobie te wkładki dopracować do własnych butów. Dobra, co jeszcze ewentualnie w rowerze, co ustawiamy w tym rowerze tak naprawdę? Pierwsza rzecz to jest wysokość siodła, odległość siodła od kierownicy, druga to jest długość mostka, nachylenie kierownicy, nachylenie łap klamkomanetek, manetek. Czyli głównie chodzi o to, żeby po prostu przy długim jakimś tam wyścigu, żeby nie drętwiały ręce. Nawet przy krótkim. No, jak jest źle ustawione, to wiadomo, że mało ludzi o tym wie, że można tak ustawić rower, bo niektórzy kupują rower i mówią po przejechaniu tam paru kilometrów, czy tam po pierwszej w jakiejś przejażdżce, wycieczce, mówią, że ten rower, kurde, wszystko go boli, nogi, drętwieją ręce i tak dalej. I to właśnie dlatego też na brak. Przed samym zakupem można u nas roweru, można przyjść na tak zwane dobranie właśnie odpowiedniego rozmiaru ramy. Możemy doradzić dokładnie. No tak, przede wszystkim rozmiar ramy, ale jeszcze oprócz tego wiadomo. Pozostałe rzeczy, które tam mostek, powiedzmy wysunięcie tego mostka, tak? Dokładnie. Ustawienie kierownicy, siodełka, pedałów, tak? To wszystko ma jakąś znaczenie. Rolę. Gra rolę. Dobra. Dzięki. No dobra, wchodzimy tutaj do serwisu Pro Tour. Zapraszamy. Znowu Kuba tutaj jest na tapecie. Może nam powie coś o tym serwisie. Oczywiście tu drugi serwisant, Michał. Siemano, cześć. Powiedz nam Kuba, jak tu się pracuje w tym serwisie? Czy macie wszystko, co potrzeba? Względnie wszystko na obecne czasy mamy. Czyli to, co potrzeba. Cała ściana, widzę, różnych narzędzi. Tak, i powiem szczerze, że ja tu kiedyś trafiłem z przypadku, można powiedzieć, bo gdzieś nie mogłem dokręcić tego Holoteka. Nie wiem, czy mnie pamiętasz, przyjechałem z taką ramą i coś było. Tak mnie potraktowaliście, że mówię super. Mówię, ile chcecie za tą usługę? A ty mówisz, dobra, jeździć, ciesz się wiatrem i jeździ po prostu na rowerze więcej kilometrów. Dobra, Kuba, powiedz nam coś o tych narzędziach, bo jest tyle tego, że no ja jeszcze tyle narzędzi rowerowych to nie widziałem, szczerze mówiąc, w żadnym serwisie. I teraz może tak pokrótce nam powiesz, bo wiadomo, że tu nikt nie będzie oglądał z takich mechaników, ale
ale pokrótce, do czego są powiedzmy te tutaj... Tu mamy klucze różne do suportów, do bębenków, do tarcz hamulcowych, do dokręcania. Tu mamy... Tu na przykład taki ciekawy, tu jest klucz dość duży, do czego to jest? To jest do ściskania misek sterów. W rowerach jeszcze ze sterami jednocalowymi na przykład. Aha, dobra. Tu mamy skuwacz, rozkuwacz do łańcucha. No, czyli taka potrzebna rzecz. Potrzebne, bardzo, takie podstawowe rzeczy. Tu mamy różnego rodzaju szczypce do pierścieni zegara, do takich blokujących pierścionków. Zestaw kluczy płaskich. One są bardzo cieniutkie takie, nie? Tutaj są właśnie klucze do konusów, do kontrowania osi w kołach. U góry mamy kolejne klucze do suportu, do sterów. I dalej mamy różnego rodzaju baty do odkręcania, wolnobiegów, kaset. Tak. Również duży klucz do pedałów, jeżeli byłyby zapieczone, klucze do osi korby do wykręcania, dwa młotki. Centrownica oczywiście musi być. Centrownica, dokładnie. Kurczę, super. Po prostu wyposażenie maksymalnie, czyli tu szef o was dba, że tak powiem. Tutaj mamy jeszcze taki specyficzną praskę do łożysk. O kurczę, widzę dużo tych różnych elementów, nie? Dodatkowo jeszcze mamy jeszcze jeden zestaw Parktula do wprasowywania łożysk. Ściągacze również. Jest tego trochę. Czyli generalnie, mamy czym wybierać. Generalnie poradzicie sobie z każdym rowerem. Powinniśmy. Super, dzięki. No i co? I tutaj mamy, widzę, taki stojak rowerowy. O, właśnie widać, to jest taka winda, można powiedzieć. Chyba jako jedyny w Szczecinie, jak tutaj dobrze słyszałem. Michał, powiesz nam coś o tym stojaku? Czy jest taki w miarę stabilny? Bo widać, że jest... Sprawdza się, bardzo ułatwia nam pracę. Mam nadzieję, że teraz rowery elektryczne są coraz bardziej popularne. I też one są cięższe właśnie, nie? Naprawdę tam na taki klasyczny stojak nieelektryczny zawiesić to jest. No dokładnie, dokładnie. No i dobra, i na tym zakończymy dzisiejszego vloga. Naprawdę fajne miejsce. Polecam, nawet jeżeli ktoś nie ma roweru, może sobie przyjechać na dobrą kawkę. Wbijajcie, bo naprawdę serwis jest warty uwagi. I co, polecajcie, bo takiego sklepu rowerowego ja jeszcze na przykład nie widziałem, żeby wybór wszystkich akcesoriów był aż tak duży. Kawa mega. No i co? I przede wszystkim atmosfera, jaka panuje w tym sklepie, jest nie do
podrobienia. Generalnie wpadajcie, ulica Europejska 35. I co? Widzimy się w kolejną niedzielę o godzinie 10. Trzymajcie się, cześć!